Sejmie przyjęta została prezydencka inicjatywa, która określa współpracę głowy państwa z rządem w związku z nadchodzącą unijną prezydencją. Mandat głowy państwa ma wzmocnić m.in. możliwość weta przy zgłaszaniu kandydatów na unijne stanowiska. Polska prezydencja w Unii Europejskiej jest planowana na pierwszą połowę 2025 roku. Przygotowania do niej już się toczą, a Polska za swoje najważniejsze przesłanie na ten czas uznała wzmocnienie relacji unijnych ze Stanami Zjednoczonymi, a także potrzebę rozszerzenia wspólnoty. W pracach nad tym, co ma związek z prezydencją, udział bierze głowa państwa, a regulacje, jakie wyszły z kancelarii prezydenta, pozwolą mu ten wpływ utrzymać nawet przy zmianie władzy. Chcecie jak najdłużej przedłużać swoją władzę, choć naród powie, żebyście już sobie poszli, to wy chcecie dalej mieć wpływ na obsadę stanowisk europejskich, co jest ewidentnie niezgodne z konstytucją. Koalicja Obywatelska, podobnie jak Lewica, PSL i Polska 2050 głosowały przeciwko prezydenckiej propozycji. Do jej uchwalenia wystarczyły głosy PiS-u, Kukiz 15 i Koła Polskie Sprawy. Przyjętych regulacji broniła w Sejmie minister Małgorzata Paprocka. Intencją tego projektu jest to, aby we wszystkich konfiguracjach politycznych, bo to prawo demokracji, że i prezydenci, i rządy się zmieniają, była podstawa i bardzo silny fundament do współpracy i mówienia jednym głosem. Dlatego w myśl regulacji prezydent będzie miał wpływ na obsadzanie unijnych stanowisk polskiego komisarza, członka Trybunału Obrachunkowego czy sędziego TSUE. Dziś takiego wpływu nie ma. Regulacje jednoznacznie wskazują na współpracę, która ma też obejmować udział głowy państwa w unijnych szczytach i najważniejszych wydarzeniach związanych z polską prezydencją. W tym szczególnym czasie pan prezydent w imieniu Polski będzie występował na Radzie Europejskiej i na wszystkich spotkaniach na poziomie liderów głów państw organizowanych w ramach prac unijnych. To jest szczególne docenienie tego okresu. Polska sprawuje prezydencję unijną raz na 14 lat.